dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania panu Jerzemu Kolesińskiego tytułu honorowy obywatel gminy Ksynia. Tutaj mamy podstawę prawną i uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się panu Janowi Kolesińskiemu tytuł honorowy obywatel gminy Ksynia. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I poproszę pana zastępcę o przedstawienie uzasadnienia, o czytanie uzasadnienia do uchwały. Proszę bardzo. Uzasadnienie. Pan Antoni Semrał, pani Maria Manikowska, pan Tomasz Żmudzinicki, pan Adam Zubczycki oraz grupa 395 mieszkańców zwrócili się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Ksyni na nadanie tytułu honorowy obywatel gminy Ksynia panu Janowi Polewczyńskiemu. Jan Polewczyński jest absolwentem miejscowych szkół. Szkoły podstawowej, którą ukończył w 1950 roku oraz liceum ogólnokształcącego Ksyni. Już w szkole średniej pasjonował się naukami ścisłymi, co z pewnością zaowocowało tym, iż po maturze w 1954 roku podjął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku matematyka. W 1959 roku ukończył studia matematyczne i otrzymał dyplom magistra na podstawie pracy magisterskiej pod tytułem Systemy ścisłej implikacji, napisanej pod kierunkiem wybitnego logika matematycznego profesora Stanisława Jaśkowskiego, późniejszego rektora UMK w Toruniu. Po studiach wrócił do rodzinnej Ksyni, gdzie został zatrudniony jako nauczyciel matematyki w swoim macierzystym liceum ogólnokształcącym. Jan Polewczyński w 1985 roku objął stanowisko dyrektora liceum i odegrał wówczas znaczącą rolę w zaangażowaniu kierowanej przez siebie szkoły w rozwój Ksyni i regionu pałuckiego. Na emeryturę przeszedł w 1997 roku, ale pozostawał aktywnym nauczycielem matematyki w liceum do 2001 roku. Jan Polewczyński przez całe życie związany jest z gminą Ksynia. W jego działalności należy podkreślić szczególnie rolę pedagoga, nauczyciela matematyki i wieloletniego dyrektora liceum ogólnokształcącego w Ksyni oraz nadzwyczajnie aktywnego społecznika, miłośnika i propagatora lokalnej kultury, sportu i wszystkiego, co związane jest z naszą gminą. Wielu mieszkańców gminy oraz absolwentów miejscowego liceum utożsamia Jana Polewczyńskiego z historią szkoły. W ponad 70-letniej historii liceum ogólnokształcącego w Ksyni Jan Polewczyński, najpierw jako nauczyciel, jako uczeń, a potem nauczyciel i wieloletni dyrektor, bezpośrednio ze szkołą związany był 46 lat. Jako nauczyciel matematyki wychowawca był wymagający, konsekwentny i sprawiedliwy. Uczył dyscypliny i porządku w każdym działaniu. Za wpajanie tych cech po dzień dzisiejszy jego uczniowie są mu wdzięczni i wielu uznaje go za swój autorytet. Praca pedagogiczna Jana Polewczyńskiego oraz poświęcenie uwagi i często czasu pozaszkolnego uczniom już za czasów jego aktywności zawodowej budziły szacunek nie tylko uczniów i środowiska szeroko rozumianej oświaty, ale także mieszkańców gminy. Na podkreślenie zasługuje oddanie i umiejętności Jana Polewczyńskiego w skutecznym przekazywaniu wiedzy uczniom nawet z zakresu najtrudniejszych zagadnień matematycznych. Nowatorskie na czas początku aktywności zawodowej metody nauczania, które stosował, skutkowały sukcesami w konkursach wojewódzkich, gdzie podopieczni matematyka z Ksyńskiego Liceum zajmowali czołowe miejsce. Pan Jan Polewczyński w ciągu swojej pracy nauczycielskiej prowadził dodatkowe zajęcia dla uczniów wybierających się na studia związane z matematyką, wykorzystywał m.in. kursy korespondencyjne organizowane przez Politechniki Warszawską i Wrocławską. Absolwenci liceum dostawali się na wyższe uczelnie, dobrze znając egzaminy wstępne. Skuteczność stosowanych metod budziła podziw i zainteresowanie także innych nauczycieli, którzy zaczęli stosować dodatkowy system przygotowywania uczniów do matury na wzór tego z matematyki. Jan Polewczyński dla wielu był filarem liceum i jest nim nadal. Aktywność Jana Polewczyńskiego do dnia dzisiejszego w życiu liceum wskazuje na to, iż pozostanie nie filarem,
a fundamenty tejże szkoły na zawsze. Oddał on naszemu liceum dużą część swojego życia. Z powołaniem, pasją i troską o uczniów i szkołę. Działalność Jana Porybczyńskiego nie ograniczyła się tylko do pracy w szkole, w charakterze nauczyciela i dyrektora. Swoją aktywność i zaangażowanie przejawiał w różnych formach działalności pozalekcyjnej. Pełnił m.in. funkcję drużynowego harcerskiej drużyny chłopców imieniem Zawiszy Czarnego, później został szczepowym i harcmistrzem. Prowadził wiele interesujących form działalności harcerskiej. W okresie wakacji brał udział i był współorganizatorem licznych wycieczek, obozów i rajdów organizowanych pod szyldem Związku Harcerstwa Polskiego, a także w ramach turystyki szkolnej. Pretendujący do miana honorowego obywatela gminy Kcynia, to animator sportu i nie tylko w liceum, ale i w naszym mieście oraz jego okolicy. Od zawsze związany jest ze sportem. Swoją sportową pasję potrafił umiejętnie pobudzić. Młodzież z terenu gminy do współzawodnictwa, organizując rozrywki w piłce koszykowej i siatkowej. Zainicjował również w liceum rozgrywki w tenisa stołowego. Sam, kiedy był jeszcze uczniem w liceum, grał w reprezentacji szkoły w piłkę siatkową obok Andrzeja Hanyszewskiego i Ryszarda Sierszulskiego, późniejszego wybitnego polskiego siatkarza, reprezentanta Polski. W czasie studiów należał do Akademickiego Związku Sportowego i był aktywnym członkiem sekcji piłki koszykowej w okresie, kiedy drużyna tego klubu awansowała do ekstraklasy i otrzymała po przydomek Twarde Pierniki. Na drugim roku studiów został ponadto kierownikiem drużyny koszykówki juniorów. W latach od 1980 do 1987 roku pełnił funkcję kierownika sekcji piłki siatkowej w MLKS Orzeł Kcynia. Tradycją kcyńskiego liceum są zjazdy jego absolwentów. Jan Porybczyński patronuje im od trzeciego zjazdu, który odbył się w 1965 roku z okazji 20-lecia istnienia szkoły. Pełnił wtedy rolę głównego organizatora. Takiej roli występował wielokrotnie. Z jego inicjatywy zaczęły z czasem odbywać się zjazdy absolwentów w innej formie, to znaczy jako spotkania roczników. Pierwszym z nich był zjazd absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości w 1967 roku, po 10 latach od ukończenia szkoły. Z inspiracji Jana Porybczyńskiego powstał program Spotkań Polaków, który kontynuują młodsze roczniki absolwentów. Wieloletni dyrektor uczestniczył prawie we wszystkich spotkaniach, które skrzętnie odnotowuje w swojej pamięci, budząc z tym podziw. Jako sam podkreśla, zjazdów było do tej pory 109. Wielu absolwentów utrzymuje, że jest osobą, która jak nikt inny integruje środowisko liceum. Dowodem na to może być fakt, iż na przełomie lat 80. i 90. był inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni. Przez wiele lat Jan Porybczyński wykazywał dużą aktywność społeczną na terenie Kcyni i gminy. Sprawował funkcję radnego w ciągu dwóch kadencji w latach od 1990 do 1998 roku. Był ławnikiem w Sądzie Pracy od 1998 roku do 2002. Był także członkiem Komisji Wyborczej w latach od 1960 aż do 1996 roku. Otrzymał oznaczenia państwowe, resortowe i związkowe, m.in. Złoty Krzyż Zasługi w 1980 roku, Srebrny Krzyż Zasługi w 1975, Medal Komisji Edukacji Narodowej w 1982, Złotą Oznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był też wielokrotnie nagradzany za działalność dydaktyczną i wychowawczą przez władze oświatowe i gminne. W 2016 roku został obdarzony godnością członka honorowego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jan Porybczyński aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności. W ostatnich latach angażował się w wiele gremkich, lokalnych, ogólnopolskich, dążących do przywrócenia czci i pamięci profesorowi Janowi Czochralskiemu, wielkiemu naukowcy pochodzącemu z Kcyni. Dzięki poświęceniu takich ludzi jak Jan Porybczyński udało się doprowadzić do całkowitej rehabilitacji profesora Czochralskiego, a także spowodować, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę, której ustanowił rok 2013 rokiem Jana Czochralskiego. Nieustannie, czy to od
odwiedzając uczelnie w regionie, czy w rozmowach przypadkowo spotkanymi ludźmi, promuje postać i dokonania profesora Czechowskiego. Jak się okazuje, nie tylko tegoż naukowca. Z inicjatywy Jana Kolewczyńskiego w 2014 roku Rada Miejska w Cylinie nadała tytuł honorowego obywatela profesorowi doktorowi habilitowanemu Józefowi Szudemu. Większość z absolwentów liceum w Cylinie i mieszkańców gminy ma świadomość, że to, co zbudował Jan Kolewczyński, uczeń, student, nauczyciel, dyrektor, społecznik i wzorowy obywatel gminy, ma charakter i wymiar niematerialny. Dziełem jego życia nie jest tylko liceum ogólnokształcące imienia Karola Liberta w Cylinie. Dziełem jego życia są uczniowie i absolwenci. Profesor wdzięcznej pamięci pozostanie na zawsze, a uhonorowanie jego osoby tytułem honorowego obywatela gminy Cylinia może stanowić skromną formę podziękowania za jego wkład w kształtowanie postaw życiowych oraz w historię miasta i gminy. Kapituła do opiniowania wniosków o nadanie tytułu honorowego gminy Cylinia i medalu zasłużony dla gminy Cylinia na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 roku pozytywnie zaopiniowała złożony wniosek. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że 390 poza wnioskodawcami, którzy zostali wymienieni, 395 mieszkańców podpisało wniosek, czyli jest to znacząca grupa osób naszej miejscowości, naszej gminy. I tak jak kolega wspomniał, kapituła w dniu 20 listopada 2017 roku pozytywnie zaopiniowała złożony wniosek. I przeczytam jeszcze raz tytuł uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Cylinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania panu Janowi Kolewczyńskiemu tytułu honorowy obywatel gminy Cylinia. Przegłosowania wniosku. Kto z Państwa radnym jest za przyjęciem wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Chciałem Państwa powiadomić, że uroczyste nadanie. Uroczyste nadanie tytułu panu profesorowi i uhonorowanie jego obecności zdjęciem wśród innych osób uhonorowanych nastąpi na następnej sesji, o której Państwo zostaną powiadomieni. Będzie to sesja styczniowa. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy za przybiorność rady. Bardzo nas to cieszy. To my dziękujemy. W takim razie, szanowni